Zapraszam bardzo, bardzo mocno do spojrzenia na naszą ankietę. Stworzyliśmy ankietę, która jest ankietą dla rodziców w sprawie programu Ratujmy, Uczymy Ratować. Ciągle nie możemy się dobić do Ministerstwa Oświaty, aby ten program był obligatoryjny dla uczniów pierwszej, drugiej, trzeciej klasy szkoły podstawowej. Upieramy się dlatego nad tym programem, ponieważ zauważyliśmy z przykrością, że prawie 12 tysięcy szkół ma na sprzęt, ale w bardzo wielu szkołach, mówimy o kilku tysiącach szkołach, a tu już jest dla nas ogromna ilość szkół, nie zawsze ten sprzęt jest regularnie wykorzystywany. To są bardzo różne sytuacje, które mają na to wpływ. Zawsze uczymy dwójkę nauczycieli, która przyjeżdża na nasz kurs, przechodzi ten kurs, aby później uczyć dzieci przez cały rok, przez kilka lat. Jeżeli zdarzą się urlopy macierzyńskie, jeżeli z różnych innych przyczyn nauczyciel porzuca pracę, nie interesuje się tym później już dyrekcja szkoły, ponieważ jest to przedmiot jakby dodatkowy. Są to zajęcia, które wypracowuje sobie dodatkowo w czasie całego roku nauczyciel. Świetnie prowadzone, świetnie wpisujące się w cały rok szkolny i pracy z dzieciakami, ponieważ dzieci to świetnie przyjmują, cudownie się bawią, cały program jest ustawiony bardzo zabawowo, ale przynoszący konkretny efekt, czyli naukę pierwszej pomocy. Niestety, jeżeli to nie jest przedmiot wpisany na taką listę obligatoryjną, to jeżeli nauczyciele, dwóch nawet takich nauczycieli opuszcza szkołę, wtedy nikt się tym nie interesuje. Fantomy, produkcji norweskie, najlepsze na świecie, nasze podręczniki, wszystkie pomoce, które pomagają ten przedmiot prowadzić, płyty DVD, składane tekturowe telefony, certyfikaty, podręczniki dla dzieciaków, dla nauczycieli leżą w szafie. Po prostu nikt po nie nie sięga. Zobaczyliśmy to wtedy, kiedy byliśmy rekord świata w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zobaczyliśmy, jak mało szkół się zgłosiło. A przecież to jest zabawa, to jest pokazanie i potem wszystkim innym certyfikatu, który można sobie pobrać z internetu ze wstępem Wielkiej Orkiestry, że pobiliśmy rekord świata. No coś niezwykle edukacyjnego. Mimo wszystko nikogo w ministerstwie nie możemy przekonać, zachęcić. Rozmowy są miłe, sympatyczne, kończy się tylko na rozmowach. A tak dużo się mówi o tym, że ta edukacja, że to uczenie dzieciaków od samego początku pewnych nawyków, nawyków nauki pierwszej pomocy, udzielania pierwszej pomocy, umiejętności prowadzenia wszelkiego rodzaju czynności, aby osobie pomóc, aby osobę wręcz uratować jej życie. Czym schorupka za młodu? No, najbardziej znane przysłowie. Okazuje się, że nie możemy trafić na nikogo, kto by lobbował w ministerstwie i powiedział, to jest fajny pomysł. Tym bardziej, że wszystko finansuje orkiestra i robi to już od ponad 8 lat. Kilkanaście milionów złotych wydaliśmy na to i te pieniądze będziemy nadal wydawali, ponieważ to się zwraca. Każdy uratowany człowiek i poczucie tego małego dzieciaka, małego ucznia szkoły, że potrafi to robić, że być może dalej będzie chciał uczyć się już kiedy będzie starszy, jest warte wydawania tych pieniędzy. Ale mówimy o tym i stworzyliśmy ankietę. Ankietę dla rodziców. Proszę wejść na nasze strony internetowe, zobaczyć w programie RUR ankietę. Ankieta jest bardzo prosta, ale mówi o tym, czy to Państwo jako rodzice spotkaliście się z tym programem, oceniacie go pozytywnie, uważacie, że powinniśmy dzieci uczyć, że szkoła powinna uczyć w ten sposób przygotowanego przedmiotu. Bardzo często ministerstwo się tłumaczy, że te wszystkie czynności w nauczaniu tego przedmiotu są gdzieś w różnych elementach nauczania. Sprawdziliśmy, nie ma tego nigdzie. To jest po prostu rozmowa o czerwonym świetle, że nie można przechodzić i zielonym, kiedy można przejść przez przejście. To jest tak prawdę mówiąc, zamyka się w całym opowieści bezpieczeństwa dziecka, ale nie uczenia pierwszej pomocy, tak jak to uczyniliśmy i robimy to przez 8 lat. Spójrzcie na tą ankietę, jeżeli jesteście rodzicami dzieci, jeżeli jesteście w ogóle rodzicami nawet starszych dzieci, zależy nam na takiej odpowiedzi i na takiej waszej opinii.